Konstytucja 3 maja. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalania Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiącej, obcej przemocy, hańbiących nakazów tejże przemocy, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Szanowni Państwo, w ostatnich latach słowo konstytucja odmieniane jest w naszym kraju przez wszystkie przypadki. Dziś, w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, będącej swoistym fundamentem państwa prawa, wypowiadamy je szczególnie głośno i chcemy przypomnieć, jak ważne są uniwersalne wartości, takie jak wolność, równość, sprawiedliwość, dobro i tolerancja. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja była ogromnym krokiem naprzód w rozwój polskiej państwowości, dążeniu do zmian i kompleksowej naprawy państwa. Znosiła liberum veto, mówiła o trójpodziale władzy, tworzyła instytucje centralne i stałą armię. Została uznana za pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej ustawą zasadniczą. Przetrwała zaledwie rok, ale była wielkim osiągnięciem i do dziś jest naszą dumą. Dziś Polska jest zupełnie innym krajem. Przeszła wiele przemian, długą drogę do wolności i europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie ustrój państwa określa Konstytucja z 1997 roku, będąca efektem wytężonej pracy, wielu kompromisów i trudnych decyzji. To, co dzieje się w ostatnich latach w naszym kraju, spowodowało, że zaczęliśmy interesować się Konstytucją i tym, co jest w niej zagwarantowane.
złożona z preambuły 13 rozdziałów, 243 artykułów ustawa mówi o zasadach funkcjonowania nowoczesnego państwa demokratycznego. Trójpodziale władzy, sprawiedliwości społecznej, wolności słowa i wyznania, mechanizmach kontroli władzy i jawności finansów publicznych. Konstytucja określa funkcjonowanie nowoczesnego, otwartego państwa, szanującego i wspierającego obywatela. Pamiętajmy, że najważniejsze wartości zapisane w Konstytucji musimy w duchu patriotyzmu pielęgnować my sami, przekazywać je z dumą i pełną odpowiedzialnością przyszłym pokoleniom. Wszyscy musimy stać na straży Konstytucji, bo to nasze wspólne dobro, nasza umowa społeczna. Podsumowując, przytoczę słowa Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara. Bycie polskim patriotą w XXI wieku oznacza nie tylko stosunek emocjonalny do godła, hymnu i flagi, ale przede wszystkim szacunek do konstytucji i prawa. Tylko wtedy możemy uchronić patriotyzm przed skrętem w kierunku chorego nacjonalizmu, który w poprzednim wieku przyniósł światu tak wiele wojen i nieszczęść, a i dzisiaj próbuje nas dzielić w Europie. My, patrioci, obywatele, nie powinniśmy się na to godzić. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mimo obostrzeń związanych z pandemią możemy wspólnie świętować wyjątkową dla naszego kraju, dla każdego Polaka rocznicę. To dla mnie zaszczyt móc gościć w Państwa domach. Dzisiaj chcemy przypomnieć najważniejsze fragmenty obecnie obowiązującej Konstytucji. Przeczyta je znakomity aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, pan Andrzej Seweryn. O oprawę muzyczną naszego spotkania zadbają młodzi, utalentowani pianiści Antonina Waliszewska i Filip Pacześny, wychowankowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie, stypendyści prezydenta miasta Konina. Szanowni Państwo, świętujmy i szanujmy Konstytucję. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Preambuła. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych
zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział pierwszy. Rzeczpospolita. Artykuł pierwszy. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli. Artykuł czwarty, punkt pierwszy. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt drugi.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Artykuł 6. Punkt 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Artykuł 10. Punkt 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Punkt 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Artykuł 11, punkt 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Artykuł 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Artykuł 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Artykuł 25, punkt 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Punkt 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Punkt 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Artykuł 26, punkt 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Punkt 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Thank you.
Rozdział drugi. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Artykuł 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Artykuł 31, punkt 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Punkt 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Artykuł 32, punkt 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Punkt 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 33, punkt 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Punkt 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Artykuł 41, punkt 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Artykuł 42, punkt 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukarania za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. Punkt 2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Punkt 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Artykuł 43. Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. Artykuł 45, punkt 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Artykuł 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 48, punkt 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Artykuł 53, punkt 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Artykuł 54, punkt 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Punkt 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskiwania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Wolności i prawa polityczne.
Artykuł 57. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Artykuł 58, punkt 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Artykuł 61, punkt 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Artykuł 62, punkt 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Artykuł 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolności nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Obowiązki. Artykuł 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 126, punkt 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Artykuł 145, punkt 1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Rozdział 8. Sądy i Trybunały. Artykuł 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy. Artykuł 175, punkt 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Punkt 2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny. Artykuł 178, punkt 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Artykuł 186, punkt 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Trybunał Konstytucyjny. Artykuł 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach, punkt 1, zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, punkt 2, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, punkt 3, zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Punkt 4. Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Artykuł 189. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Artykuł 190, punkt 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Rozdział 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Najwyższa Izba Kontroli. Artykuł 202. Punkt 1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Rzecznik Praw Obywatelskich. Artykuł 208. Punkt 1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Artykuł 213. Punkt 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Rozdział 11. Stany nadzwyczajne. Artykuł 228. Punkt 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Punkt 5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. Rozdział 12. Zmiana Konstytucji. Artykuł 235. Punkt 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Punkt 2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.